Toruń głosuje to hasło miejskiej kampanii zachęcającej do oddania głosu w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W roku 2009 frekwencja w naszym regionie wyniosła 23,3%, co dało siódme miejsce w Polsce i trzech europosłów w Brukseli. Na czym ma polegać akcja? Na stronie magistratu jest specjalna zakładka z informacjami. Tuż przed wyborami 23 maja na Rynku Staromiejskim będzie happening Budzenie Torunia. Informacje dotyczące kampanii oraz dane praktyczne do głosowania na stronie torun.pl/PE2014. Nordic Walking, Międzynarodowe Motorowodne Mistrzostwa Polski czy Fitness. Od 17 do 23 maja w Toruniu obchodzimy 6. Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich. Jest to największa impreza sportu masowego w Polsce. W ubiegłorocznej edycji w Europejskiego Tygodnia Sportu udział wzięło w sumie 1,5 miliona osób w całej Polsce. W akcję włączyło się blisko 500 miast i gmin. Więcej informacji na stronie internetowej Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich, federacja.com.pl lub na stronach Torunia, torun.pl. Od piątku do wtorku znowu nie kursują dwójki. W związku z koniecznością wykonania sieci trakcyjnej oraz robót drogowych na placu NOT wstrzymano ruch tramwajów linii numer 2 w obu kierunkach. Na trasie od Lanej Wschodniej do Motoareny przez Uniwersytecką, Plac Teatralny, Plac Rabackiego, Bydgoską i Sienkiewicza kursują tramwaje linii numer 3 i 4. Toruń poszukuje wolontariuszy chętnych do współpracy przy organizacji honorowego startu drugiego etapu 71. Tour de Pologne World Tour 2014 w Toruniu. Dyspozycyjność 3-5 sierpnia, zgłoszenia gmina przyjmuje do 10 czerwca. Start z udziałem gwiazd światowego kolarstwa, którzy reprezentują ponad 40 państw, zaplanowano na 4 sierpnia. Wolontariuszy powinny cechować dyspozycyjność, komunikatywność i odpowiedzialność oraz punktualność i chęć do pracy. Chętni muszą być pełnoletni. Jak i gdzie się zgłosić, o tym poczytacie na torun.pl. A o samej imprezie na tourdepoloń.pl. Jesteś z Kujawsko-Pomorskiego, zgłoś film na festiwal TofiFest. Rozpoczyna się nabór filmów do 12. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego TofiFest, która w tym roku odbędzie się w październiku. Filmowcy związani z regionem kujawsko-pomorskim wezmą udział w konkursie regionalnym Lokalizacje. Kryterium regionalności traktowane jest bardzo szeroko. Kwalifikowane będą filmy zrealizowane w 2013 i 2014 roku przez osoby mieszkające w regionie kujawsko-pomorskim lub z niego się wywodzące. Mogą to też być obrazy, w których osobą związaną z regionem jest autor zdjęć lub główni aktorzy. Zgłoszenia na tofifest.pl. Rusza Kujawsko-Pomorska Liga Orlika. Już po raz szósty dzieci ze szkół podstawowych naszego regionu wybiegną na Orliki, by rywalizować o miano najlepszej piłkarskiej szkoły. W ubiegłym roku w zawodach wystartowało blisko 200 zespołów i prawie 2000 zawodników. Pierwszy etap rozgrywek jeszcze w maju w dzielnicach, gminach i powiatach. Celem jest wyłonienie najlepszego zespołu, który stanie do rywalizacji w półfinałach zaplanowanych na początek czerwca w Białych Błotach. 7 najlepszych zespołów wystąpi w wielkim finale w czerwcu w Aleksandrowie Kujawskim.